Przygotowałam dla Was czytania dla słonecznych, księżycowych i ascendentalnych przedstawicieli znaku. Zapraszam do słuchania, polubiania, do subskrypcji i dzielenia się treścią. Witam Was, byki, na wiosnę. Przygotowałam dla Was 6 kart. I w Waszym rozkładzie, u samej podstawy, znajdziemy kartę dziesiątki buław. Wymagany jest od Was pewien wysiłek. Trudno powiedzieć, czy Wy sami sobie ten wysiłek narzucacie, czy ktoś inny. Czy Wy w środku niejako macie taki głos, który Wam mówi i narzuca, że powinniście się wysilić, czy jest to ktoś z zewnątrz, który Wam to mówi. Ale Wy jesteście do tego zdolni wiosną. Możecie coś trzymać, możecie z czymś działać i jesteście w stanie to robić, nawet jeżeli może być Wam ciężko. Ktoś może być i będzie przy Was, kto może Was ogrzać. To może być dziecko, to może być zwierzę, to może być bliska osoba, ktoś, kogo możecie tak objąć ramieniem, żeby było Wam tak przyjemnie. Ktoś, kto może Was dotknąć, ale nie wesprze Was, może wesprzeć Was niejako tym, że jest niejako Wam przyjemniej, jak ten ktoś jest blisko. Jednocześnie nie zdejmie z Was tego ciężaru, ale może Wam niejako uprzyjemnić czas wysiłku, który musicie przejawiać wiosną. Najprawdopodobniej to Wy będziecie ten wysiłek podejmować, ewentualnie ktoś, na kogo będziecie tak patrzyli w miarę z bliska. Ale najprawdopodobniej Wy. Trzeba podjąć jakieś działania, albo kontynuować raczej. Podejmować je niejako na nowo, żeby utrzymać jakiś płomień. Trzeba coś cały czas, trzeba dopilnowywać tego ogniska. Dla niektórych z Was to może być po prostu domowe ognisko. Jakaś taka przestrzeń, gdzie trzeba o coś cyklicznie dbać, aby nie zrobiło się zimno i nieprzyjemnie. Pomimo tego, że przyszła wiosna, to u Was niejako trwa cały czas zima. Słońce jest już wysoko, ale nadal musicie się spinać, bo jakby cały czas spadały te płatki śniegu. Cały czas trzeba się okrywać i podejmować wysiłek dla podtrzymania płomienia. Ten ogień może być niewielki, ale jest ciepły i niezbędny dla waszego przetrwania. Ale spokojnie. Jesteście w stanie to zrobić, jesteście w stanie ten płomień utrzymać. Nawet jeżeli będziecie mieli jakiś problem z podejmowaniem konkretnych działań. Może działacie zbyt szybko, a może działacie zbyt wolno. Może trudno Wam jest utrzymać coś konkretnego, ale działania nadal będą. Może trudno Wam jest ruszać jak taki rycerz,
gdzieś zmierzać. A może trochę gdzieś za szybko próbujecie dotrzeć. I cierpi na tym jakiś konkret. To wynika z różnych myśli, które dopadły wasze głowy, a może z jakichś słów, które gdzieś was otaczają. Jakby różne głosy gdzieś okrążały wasz umysł i sprawiały, że niejako trudno wam jest się z czegoś wyswobodzić. Te myśli niejako was wiążą. Sądzę, że to jest coś, co pojawiło się już wcześniej. Nie na wiosnę, ale wcześniej. I teraz są dwie możliwości. Albo uda wam się wyswobodzić z tego myślenia, albo ono się jeszcze bardziej pogłębi. Macie szansę się z tego wyswobodzić i ruszyć w jakąś stronę. Może trudno będzie o ten ruch, może trochę trudno będzie gdzieś dojechać. Może będziecie napotykali jakieś blokady. Ale możecie dotrzeć do punktu, w którym możecie odrobinę się wyluzować. Poczuć się swobodniej, jak tańczące na ilustracji kobiety. To jest trójka kielichów. W trójce kielichów można się bawić. Można wznosić toasty. Można tańczyć, cieszyć się towarzystwem więcej niż jednej osoby. Tu nie ma tylko dwóch osób, tu jest ktoś jeszcze. I to jest taki taniec, taka zabawa, która w tej formie jest w porządku. Możecie napić się wspólnie wina. Możecie trochę pokorzystać z tych uroków życia. W końcu przyszła wiosna. Poniżej tej zabawy jest problem odwrócona kareta, chciałam powiedzieć. I słowo, tu chodzi o rydwan, ale to słowo kareta gdzieś nie chce mnie puścić. O. Może być tak, że gdzieś będziecie mieli ruszyć. Ale może być problem z tym właśnie, z tym na przykład, gdzie, w jakim momencie ruszyć, i to może mieć jakiś związek z drugą osobą, którą będziecie musieli jakoś współpracować, z którą będziecie musieli coś ustalić, i może być trudno to ustalić. Może być na przykład potrzeba, żeby coś zadecydować nie w tym momencie, kiedy by wam pasowało, i czy gdzieś szybciej, czy gdzieś wolniej, czy tutaj, czy tam. Trudno jest w tym momencie gdzieś ten rydwan skierować. Gdzieś mam z tyłu głowy cały czas temat tej karety. To może dotyczyć jeszcze takich jakichś czterech podobnych do siebie elementów, jak mamy karetę
w pokerze. To tak tutaj macie cztery żywioły, którym trzeba jednocześnie na wiosnę poświęcić uwagę. Jakby cztery kolory, jakbyśmy mieli kiery, karo i tak dalej. To mamy emocje, mamy sferę emocjonalną, sferę wody, mamy sferę materialną, sferę ziemi. Próbujecie coś zrobić i coś wam przeszkadza. Ten temat będzie gdzieś kręcił się tutaj, gdzieś to będzie pojawiało się, ten temat. Szczególnie w kwestiach konkretnych. Trudno wam jest coś zrobić konkretnego. Trzeba przerywać. Czasem trzeba przerywać ten wasz ruch. Macie sferę mieczy, sferę taką umysłową, logiczną i sferę działania, buławy, ogień, a tu powietrze, ogień, powietrze, ziemia. Wszystkie żywioły, jak w tej karecie, cztery muszą być. Cztery, równorzędne, równie ważne na wiosnę. I gdzieś te elementy będą blisko ważnych spraw, ważnych tematów, którym trzeba poświęcić uwagę. I to są tematy, które mogą dotyczyć dwóch stron, dwa razy dwóch stron. Przed wami, gdzieś świadomie, między tymi buławami, między tym, co gdzieś widzicie przez te wasze wysiłki i coś, co gdzieś jest z tyłu głowy, gdzieś co gdzieś może gdzieś tam trącacie, ale łokciem ale jest za wami i nie do końca jesteście tego świadomi, albo nie chcecie o tym myśleć. I to, o czym nie bardzo chcecie myśleć, jest podstawą w pewnym sensie waszych lęków, waszych ograniczających myśli. Słowo lęk gdzieś wyraźnie pojawiło się teraz w mojej głowie. Pomimo, że może w dziewiątce mieczy ten temat lęku jest bardziej obecny, ale tutaj w tej chwili w ósemce też. Żebyście się nie przenieśli do dziewiątki mieczy. Spróbujcie się trochę z tego wyzwolić, bo inaczej może wam się to pogłębić tak, że już potem człowiek się budzi i trudno jest o czymś nie myśleć. Możecie czuć się przywiązani do tych ograniczających myśli, ale trzeba by było spróbować jakoś się od tego odciąć i odwiązać. A nie chcecie myśleć o tym, że coś tutaj albo nie iskrzy, albo i tutaj to w większości przypadków sądzę, że o to będzie chodziło, iskrzy trochę za bardzo. To jest odwrócona gwiazda. To jest jakieś pokręcone iskrzenie. Dobrze jest, jak między ludźmi czasem tak jakby iskrzy, jakby to jest takie miłe może być, że gdzieś czujemy, że łączymy się i jakby przepływał przez nas prąd. Ale ten prąd może być miły, taki pobudzający, taki, że jest, tworzy się z tego połączenia jakiś błysk, ale tutaj z połączenia tworzy się taki błysk, że mamy wrażenie, jakby prąd nas kopnął. Jakby ten plus i minus tak się połączyły, że my jesteśmy gdzieś w środku tego i to nie jest fajne. Te dwie strony mogą się łączyć i dawać jakiś fajny coś takiego. No właśnie. No fajne, no to słowo takie pospolite się wydaje, ale właśnie, może to jest jakiś problem. Ktoś tu nie chce być taki pospolity.
Dwie osoby chcą być może gwiazdami. A czasem coś może być po prostu fajne. Nie musi być od razu nie wiadomo jakie. I gdzieś na tym polu może być trochę takie. Iskrzenie. Dotykacie jakiejś materii, jakiegoś tematu. O. I wydaje wam się, że już jest wszystko ułożone dobrze, ale jednak coś nie do końca. Coś sprawia, że te paluszki gdzieś się mogą poparzyć. Uważajcie, jak dotykacie jakiejś materii i gdzieś coś was drgnie w tym punkcie, którego dotykacie. Możecie mieć to z tyłu głowy, możecie nie chcieć o tym myśleć, ale jak nie będziecie o tym myśleć, to będzie to podstawa tych waszych ograniczających myśli. A jeżeli wyjdziecie z tego i pójdziecie trochę wyżej, to możecie się uwolnić. Kochani, musicie poświęcić uwagę tym dwóm stronom, i tej, która jest za wami, i tej, która jest przed wami. Jeszcze dodam, że w obu tych miejscach coś was łączy. W tej talii mamy przerywanie dziecko, dwie osoby i dziecko, czyli to może dotyczyć dosłownie dziecka albo jakiegoś projektu, czegoś, co się narodziło, coś, co niejako powstało z połączenia i teraz trudno jest dalej ruszyć do przodu, albo ten ruch jest taki niekontrolowany, jakbyśmy gdzieś jechali i brakowało kierowcy. Albo było dwóch kierowców i jeden mówi, że w jedną stronę, a drugi, że w drugą trzeba jechać. I gdzieś jest problem w tym. Ale może uda wam się z tego wyjść i gdzieś potem w końcu dojedziecie i będziecie mogli miło spędzić czas. To jest bardzo sympatyczna karta. Taka miła, taka, która sprawia, że można się poczuć bardziej swobodnie, lepiej. Wam, bykom, to się przyda, żeby troszeczkę coś mieć z życia. Na przykład dobre wino. Albo cokolwiek innego, co lubicie. Albo dobre winogrona. Albo dobre towarzystwo. Co lubicie, byki? Może chcecie sobie z kimś pogadać. Albo po prostu sobie zatańczyć razem w kółku, tak jak czasem się tańczy na różnych spotkaniach. Tak niezobowiązująco, każdy gdzieś się kiwa w lewo, w prawo, nieważne, czy ktoś jest, jakie kto ma buty, czy już jest boso, czy coś mu się tam, to ubranie gdzieś powyginało, czy nie, czy włosy się rozwiały, czy nie. Bawimy się wspólnie i jest po prostu miło. Dobra energia bije mi teraz z tej karty. Taka łagodna i sympatyczna. Nie sądzę, zastanawiam się, spytałam gdzieś, czy jest w tym jakaś przesada, ale nie, tutaj teraz nie. To nie jest podstawa, ale macie ten element i on jest fajny. Właśnie. On jest taki właśnie fajny. Kochani, podstawa jest taka, że macie sporo do zrobienia i trzeba to zrobić już. Albo ktoś musi to zrobić. I zwróćcie na to uwagę, bo to jest ważne. I nie zapominajcie o tym, co macie za sobą i przed sobą. W obie strony musicie patrzeć. Powodzenia, dacie radę, wszystkiego dobrego.